dochody gminy w roku 2014 planowane są dochody w wysokości 48 808 940 zł i 63 grosze. Jeżeli chodzi o dochody bieżące, jest to kwota planowana na wysokości 41 432 672 zł i 2 grosze. Dochody majątkowe planowane są w wysokości 7 376 268 zł i 61 groszy. Jeżeli chodzi o wykonanie na dzień 30 września, liczby się kształtują następująco. Dochody ogółem 32 033 824 zł i 90 groszy. Jeżeli chodzi o dochody bieżące na dzień 30 września, wynoszą 31 823 160 zł i 78 groszy. Natomiast dochody majątkowe na dzień 30 września wynoszą 210 664 zł i 12 groszy. Wydatki. Planowane wydatki na koniec roku 2014 roku wynoszą 53 659 059 zł i 74 grosze, przy czym wydatki bieżące planowane są na koniec roku w wysokości 39 milionów 12 tysięcy 728 zł 63 grosze. Natomiast wydatki majątkowe na koniec roku są planowane w wysokości 14 milionów 646 zł 331 zł i 11 groszy. Wykonanie, czyli na dzień 30 września, liczby kształtowały się następująco. Wydatki ogółem 28 499 301 zł i 5 groszy. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki bieżące na dzień 30 września, wynosiły 27 261 zł 609 zł i 45 groszy. Natomiast wydatki majątkowe na dzień 30 września wynosiły 1 237 671 zł i 60 groszy. Proszę Państwa, w tym roku uchwałą Rady Miejskiej została podjęta decyzja o zaciągnięciu kredytu. Ten kredyt był planowany na kwotę i uchwała taka została podjęta na kwotę 5 778 962 zł i 21 groszy. Przy czym na dzień 30 września ten kredyt został wykorzystany w kwocie tylko 200 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o zadłużenie gminy. Proszę Państwa, zadłużenie gminy na dzień 30 września 2014 roku wynosiło 12 644 947 zł i 85 groszy, co stanowi według starego wskaźnika wartość 25,91%. Natomiast planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 roku przy wykorzystaniu maksymalnego kredytu jest planowane na kwotę 17 681 zł 216 zł 41 groszy, co według starego przelicznika wskaźnika będzie wynosiło 36,23%. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o realizowane, bo to też jest istotne, realizowane w toku inwestycje na terenie naszej gminy, to w tej chwili jest kontynuowana przebudowa ciągu komunikacyjnego ulicy Świerczewskiego-Baryńskiego, budowa ciepłociągu też w tym samym rejonie ulicy Świerczewskiego-Baryńskiego, budowa kanalizacji w Pietrzyskach pierwszy etap i budowa skateparku, która jest inwestycją dwuletnią i będzie zakończona i rozliczona całkowicie w roku 2015. Ja myślę, proszę Państwa, to są najistotniejsze i najważniejsze informacje związane tutaj ze stanem
gminy, natomiast państwo radni, tak jak wspomniałem wcześniej, dostali sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Burmistrza w okresie od 2010 do 2014 roku, także szczegółowe informacje są zawarte w tym sprawozdaniu. Dziękuję bardzo. Złożone sprawozdanie. Czy są jakieś pytania i uwagi do wyżej wymienionych informacji? I jednocześnie otwieram dyskusję. Proponuję, aby najpierw radni zadawali pytania, później pan burmistrz, żeby ewentualnie na nie odpowiedzieć.